Doufá touba. Małkowski. Teraz ładnie, swobodnie grają gospodarze. Małkowski. Małkowski lewa nogą, to kończy i gol! 2-0, to jest 93. minuta i teraz wszystko jest już jasne. Ależ akcja w środku, ależ poklepali. No nieprawdopodobne, to już oczywiście doliczany czas gry. Teraz widzimy tutaj pana trenera Skorże, który jest bardzo załamany. No dla Legii to jest katastrofa. Druga porażka z rzędu w lidze, to naprawdę już jest bardzo dużo. Praktycznie przekreślone szanse na Mistrzostwo Polski. Spójrzmy. To był Małkowski, wcześniej Sawala, był Komołow, tutaj wygrany pojedynek przez Małkowskiego. I jeszcze jeden, przekładka do lewej strony. I mimo tego, że piłkę trącił bramkarz Legii, w niczym to gościom nie pomogło. Nie dał rady Komorowski, Astis też nie zareagował na ten ruch Małkowskiego do lewej strony. I 2-0. No indywidualna i koniec meczu. I koniec meczu w Bełchatowie. Po czterech meczach bez wygranej GKS Bełchatów wreszcie zwycięża. Właściwie, jeśli teraz spojrzymy na...